Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale Dzisiaj po raz pierwszy po długiej przerwie z Parku Szczęśliwickiego w Warszawie Korzystam z pięknej pogody oraz z tego, że dzisiaj jest Boże Ciało, czwartek W związku z tym pierwsze nagranie w tym roku z pleneru Tytuł dzisiejszego odcinka to Zbieg Okoliczności Skąd pomysł na ten odcinek? W zasadzie to taki trochę spontaniczny odcinek. Pomysł na ten tytuł przyszedł mi z tego powodu, że w ostatnią sobotę brałem udział w Komunii Świętej i brałem udział w Komunii Świętej syna, siostry mojej byłej żony. Brałem udział w tej Komunii Świętej ponieważ jestem jego ojcem chrzestnym. I zostałem zaproszony z tej okazji. No i przy okazji też, że jakimś dziwnym trafem, nie wiem jak, czy, czy się tak często zdarza, czy nie, ale utrzymuję bardzo dobre stosunki właśnie z siostrą mojej byłej żony, z jej mężem i rodziną. E, jakoś tak się ułożyło, tak? E, za co też przyznam, e, siostra mojej byłej żony jest jakoś trochę piętnowana przez nią. Za to, że utrzymuje te, te kontakty ze mną. No ale nie, 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 nie o tym miał być film. E, odcinek. W każdym razie byłem na tej komunii i była tam też moja była żona, byli moi synowie. E, był też nowy partner mojej żony, z którym się tak przodnie e, widziałem i, i wymieniliśmy sobie takie e, krótkie część. Ale. Widziałem moją byłą żonę razem z moim najmłodszym synem, i zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu, na który zresztą w sądzie zgodziła się także moja była żona, ten długi weekend, czyli czwartek, piątek, sobota i niedziela, miał przysługiwać mnie. Czyli miałem się spotkać, miałem spędzić ten czas z moim najmłodszym synem. Ponieważ nagrywam ten film, więc w związku z tym domyśliliście się już pewnie, że oczywiście nic z tego nie wyszło i. I ten weekend, i ten weekend prawdopodobnie, prawdopodobnie przepadł tak? Skąd tytuł na zbieg okoliczności? Mianowicie w trakcie tej komunii, kiedy staliśmy na zewnątrz kościoła Podszedłem do mojej byłej żony I spytałem się jej, czy przemyślała sprawę tego długiego weekendu Właśnie, który jest teraz, bo chciałem po prostu z synem gdzieś wyjechać I z synem gdzieś spędzić czas Nasz syn stał obok, obok mojej byłej żony. Też się tak średnio chciał przywitać ze mną, ale no jak gdyby nie cisnąłem, bo rozumiem. I w momencie, kiedy spytałem się mojej byłej żony: Czy, czy przemyślałeś sprawę tego długiego weekendu? To powiedziała, że nie chce o tym rozmawiać teraz, że to jest sprawa na telefon. Czyli powiedziałem: OK, to odezwę się później. Też mi to tutaj, tak intuicyjnie, trochę czułem, że. Z jednej strony no, stała ona, obok niej mój nasz, przepraszam, najmłodszy syn, no i ja, tak. I ja tutaj ją próbuję uzyskać jakieś informacje na temat weekendu, tak. W związku z tym prawdopodobnie może ona gdzieś czuła, że, że może ja chcę, żeby rozmowa zmierzała w tę stronę, że ja będę cisnąć na to spotkanie, będę pokazywać, jaki to jestem kochający ojcem i że chcę wyjechać, a ona będzie musiała odmawiać i że ona będzie, nie wiem, tą złą matką, albo ona będzie występować w imieniu syna, który nie chce. No w każdym razie uszanowałem to, bo powiedziała, że to nie jest rozmowa na teraz. W zasadzie powiem wprost, ja, ja nie chciałem prowadzić jakiejś. Rozmowy, tak? Tylko chciałem uzyskać odpowiedź, czy przemyślała i o której mam przyjechać, tak? W zasadzie mm, takie były moje oczekiwania. No ale ponieważ stwierdziła, że to nie jest rozmowa na teraz, że to przez telefon porozmawiamy, więc powiedziałem: Okej, okay, tak. Yy, dzwoniłem przez następne dni, ponieważ dzisiaj jest czwartek, w związku z tym dzwoniłem we wtorek, żeby, yy, żeby uzyskać informacje. Bez odbioru, yy, wysyłałem sms -y bez odbioru. Dzwoniłem w środę. Bez odbioru, wysłałem SMSy bez odbioru. Tak w związku z tym no już wysłałem taki SMS w środę wieczorem, no, że postaram się skontaktować od dwóch dni, zbliża się weekend i, i nie za bardzo już wiem, jak mam się skontaktować. No bo też nie chcę być. Bardzo możliwe, że jestem określany w ten sposób. Tego nie wiem, że, że nękam, że nachodzę. Znaczy. Nie nachodzę, powiem tak, ale może, że nękam, że przeszkadzam, że się czepiam o rany, mógłby zrozumieć w końcu i tak dalej. Ale generalnie chciałem się e, wyegzekwować, chciałem skorzystać albo chciałem wykorzystać. Trochę komarów się pojawiło. E, ten prawomocny wyrok, który, na który zgodziliśmy się oboje, tak? E, no i tutaj w tej całej mojej historii przypomniała mi się historia naszego wspólnego kolegi Andrzeja z grupy Szczyty Alienacji Rodzicielskiej, który no bezskutecznie od dwóch lat prawie stara się spotkać ze swoim synem Grzesiem, który mimo prawomocnego wyroku, z którym mimo tego prawomocnego wyroku nie jest się w stanie spotkać, bo po prostu matka blokuje, tak? Natomiast z drugiej strony tego blokowania nie ma. No i jak gdyby skojarzyłem sytuację, swoją sytuacją Andrzeja. No i... no. Napisałem SMS do, do mojej byłej żony, że już jak gdyby tracę pomysł na to, jak się skontaktować. No bo umawialiśmy się i, i sama powiedziała, że przez telefon, no i nagle, e, i nagle cisza, tak? Więc faktycznie zadzwoniła do mnie, no już wieczorem, dosyć późnym, bo to była chyba godzina 21. E, no i spytałem się, tak, czy, e, czy i o której mam przyjechać, w zasadzie o której. E, no i tutaj standardowa odpowiedź tak, ale. Syn nie chce. Tak. I tutaj e, przypomniały mi się te wszystkie filmy, i wszystkie te historie tych ojców i tych matek, kiedy to e, rodzic alienujący, kiedy to alienator albo alienatorka e, są po prostu bezsilni wobec. Wolnej woli dziecka, którą wolnej woli dziecka, tak? Że, że dziecko mówi nie i koniec, tak? I, I tutaj ci alienatorzy, te dorosłe osoby, te osoby 30, 40, 50-letnie, są po prostu bezbronne, bezradne, bezsilne wobec woli dziesięciolatka, tak? E, co też się wydawało trochę, e, trochę dziwne, bo e, m, spytałem się, a dlaczego nie chce jechać ze mną, tak? W związku z tym. M, no, moja była żona odpowiedziała, że nie wie. Moja była żona odpowiedziała, że nie wie. Też spytałem się, czy, no, że ja byłbym ciekaw, tak? Jeżeli nasze dziecko by nie chciało się spotkać z nią, no to ja byłbym ciekaw, tak? I się spytał, ale co się stało, tak? Może jakoś pomóc i tak dalej, tak? No tutaj była odpowiedź, no, nie chciałam go męczyć, tak? Generalnie widać bo ja to intuicyjnie czułem, że, że to są wykręty, tak naprawdę. E czy faktycznie odpowiedział, że nie chce, nie wiem? Czy faktycznie ta rozmowa miała być przerzucona na rozmowę nie przed kościołem i przed synem, tylko przez telefon, żeby nie był świadkiem, bo może by powiedział: Ale mogę pojechać, kto wie. Tak więc, jak gdyby ta rozmowa miała się odbyć bez świadków, zdziwiło mnie to, że. E, że moja była żona nie pyta się syna, dlaczego nie chce jechać, tylko po prostu, tak jak, tak jak czasem puszczałem w tych, w tych filmach, e, które były w opisach, tak? że dziecko mówi, że nie i najczęściej jest to alienatorowi w to gra i alienator mówi, aha, no dobra, no to skoro nie chcesz, no to nie, tak, no to ja przekażę tacie, że ty nie chcesz, tak. I w zasadzie alienator wtedy przekazuje e, to, co mówi dziecko, a dziecko mówi to, co chce usłyszeć. Alienator się robi takie błędne koło, e, i alienator staje wtedy w obronie dziecka, no bo dziecko ma wolną wolę. O wolnej woli dziecka też zrobiłem film, jak ta wolna wola wygląda. Tak, też mi się wydawało takie to trochę dwulicowe, bo ja pamiętam, jak sięgam pamięcią wstecz, kiedy w momencie, kiedy się rozstawaliśmy i byliśmy małżeństwem. E, I moja. E, jeszcze wtedy żona no, kłóciliśmy się, tak? I mm, był taki moment, że te kłótnie były prowokowane, były wszczynane przy dzieciach i ja bardzo nie chciałem tych kłótni przy dzieciach, tak? e, I mówiłem nawet, nie kłócimy się, porozmawiajmy później, dlaczego chłopaki mają to słyszeć. Tak? E, odpowiedź była, mm, nie wiem, może podyktowana przez panią adwokat, czy, 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 czy nie wiem, czy, czy może gdzieś po prostu czy może gdzieś po prostu wzięta jakoś tak z głębi serca, czy no nie wiem. W każdym razie odpowiedź brzmiała, ale dzieci z nami mieszkają, chłopcy z nami mieszkają, jesteśmy w jednym domu i mają prawo wiedzieć, co się w domu dzieje, tak? I bez względu na to, że oni mieli wtedy 5, 10, 15 lat i, e, i rodzina się nasza, no już roz, rozsypywała wtedy, tak? E, to, to, to już tak, tak, tak naprawdę były początki końca. No, ale generalnie wtedy argument był taki, że dzieci powinny wiedzieć, co się w domu dzieje, i to nie jest ważne, czy to są sprawy dorosłych, na jakim poziomie, to są sprawy, czy coś. 5-10-15-latek mają być po prostu w te sprawy wciągnięci, tak? Tymczasem parę dni temu, w sobotę, jak poszedłem na komunię i zagadać chciałem, tak? No to wtedy było, nie teraz, nie, nie tutaj, porozmawiamy przez telefon, tak? Więc kiedy wygodne, to dzieci mają słyszeć, a kiedy niewygodne, to dzieci mają. Nie słyszeć. E, no nic, w każdym razie pytałem się mojej byłej żony, e, czy pytała się syna, dlaczego nie chce jechać, więc powiedziała, że nie. E, no, ja zdziwiłem się trochę, no bo stwierdziłem, że gdybym ja takie coś usłyszał, no to przynajmniej bym chciał od dziecka wyciągnąć, czy coś się dzieje, że, że nie chce jechać, tak. E, tym bardziej, no to też, że no jeszcze jakiś czas temu, tak? jeszcze przed pandemią, wyjeżdżaliśmy razem i wyjeżdżałem z chłopakami, wręcz kłócili się, który ma ze mną spać w łóżku. I nagle, I nagle taka zmiana, tak? Usłyszałem oczywiście standardowy tekst: Zastanów się, może coś musiałeś mu zrobić. Zastanowiłem się i zastanawiałem się. I zastanawiam się nadal, jak mogłem synowi coś zrobić, skoro przed pandemią było super i się spotykaliśmy. Potem w pandemii, no mm, pełna izolacja, tak? E, prezent na tacy podany przez Chińczyków. E, więc jak mogłem coś synowi zrobić, skoro nie widziałem go przez ten czas? Więc jak można komuś coś zrobić, jeżeli się w ogóle z tą osobą nie ma kontaktu? E, nie wiem, ale w każdym razie taki tekst też usłyszałem, żebym się zastanowił, może mu coś zrobiłem. I tutaj przypomina mi się właśnie film, który kiedyś zrobiłem, też zresztą w tym parku w zeszłym roku. I film miał chyba tytuł Zastanów się. I generalnie konkluzja była taka, że dzieci, które nie widzą drugiego rodzica przez bardzo, bardzo długi czas... Mają nastawienie do tego rodzica takie, jakie zaimplementuje mu ten rodzic, z którym są, tak? I tam podałem przykład żołnierzy amerykańskich, którzy wracają z misji po pół roku, po roku, po dwóch latach i dzieci rzucają im się na, na szyję, e, wręcz płacząc, ściskając i krzycząc tata, tata, fajnie, że jesteś, mimo że nie widziały te dwa lata, ale ta matka pielęgnowała e, w tych dzieciach miłość do ojca, tak? E, no natomiast u rodziców alienowanych jest tak, że... Że tu nie ma miłości pielęgnowa pielęgnowanej w stosunku do rodzica alienowanego, to raczej pielęgnowana jest niechęć, nienawiść, e, złość, jakakolwiek próba odcięcia i e, no, takiej e, negatywnej reakcji w momencie, kiedy alienowany rodzic się pojawi. W związku z tym taką częstą reakcją dzieci, kiedy ten rodzic alienowany się pojawia, nie wiem, w szkole, w przedszkolu. Żeby dziecko odebrać gdzieś w domu, to to, 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 to dziecko jest takie bardzo, bardzo anty tak? Ale to właśnie też omawiałem w tym odcinku, zastanów się No i w każdym razie rozmawiałem wczoraj wieczorem z moją byłą żoną I stwierdziła, że ona właśnie jeszcze wychodzi do pracy Więc spytałem się, no to kiedy wracasz, żebyśmy mogli tę rozmowę dokończyć tak? No bo chciałem porozmawiać z synem no to też stwierdziła, żebym porozmawiał z nim. Też było mi ciężko, bo stwierdziłem, że no, zablokowany jestem na jego telefonie. Czy mogłaby odblokować? Najpierw stwierdziła, że nie wie. Później stwierdziła, że w zasadzie jak odblokuje, no to nie ma sensu, żebym żeby mnie odblokowywała, bo on tak nie chce ze mną być, że pewnie mnie zablokuje drugi raz. W związku z tym no, umówiliśmy się, że jak wróci z tej pracy, bo się okazało, że ma po godzinie, po, po półtorej wrócić, czyli po dziesiątej wieczorem gdzieś, jak wróci, to ja zadzwonię, ona odbierze i da mi syna do telefonu, tak? No i to był ostatni kontakt z moją byłą żoną, bo, bo zadzwoniłem wczoraj po 22.00 i jak zadzwoniłem po 22.00, dzwoniłem kilka razy, to telefon już nie był odbierany. Więc zadzwoniłem dzisiaj rano, czyli w czwartek, czyli w ten dzień, kiedy miałem się ze swoim najmłodszym synem spotkać. No, telefon nie był odbierany, więc wysłałem SMS, z pytaniem, o której się odezwać, bo, bo dzwoniłem wczoraj i nie odbierała, a chciałem porozmawiać z najmłodszym synem. I tutaj było dziwne, bo dostałem odpowiedź, że no to szkoda, bo właśnie akurat wczoraj, takim dziwnym zbiegiem okoliczności, właśnie akurat wczoraj udało jej się przekonać naszego najmłodszego syna do tego, żeby porozmawiał ze mną no ale takim dziwnym zbiegiem okoliczności ta rozmowa nie doszła do skutku i napisała, no to szkoda, tak więc faktycznie napisałem, no, że szkoda no faktycznie szkoda ale wracając, chciałem się spytać o której mam odezwać się, żeby porozmawiać z najmłodszym synem e, no i tutaj standardowo, no ja teraz nie mam czasu sam go ganiaj, cytat e, sam go teraz ganiaj ja muszę iść do pracy, tak na pytanie, kiedy wraca z pracy, żeby mógł spokojnie porozmawiać z synem. Nie dostałem odpowiedzi. W związku z tym tutaj było taki bardzo dużo zbiegów okoliczności i stąd właśnie ten pomysł na tytuł tego filmu, e, bo akurat takim zbiegiem okoliczności było to, że kiedy udało się przekonać syna, to akurat moja była żona tego telefonu nie odbierała. I to mówię, ciekawy ten zbieg okoliczności, akurat właśnie teraz. E, pamiętam kiedyś taki zbieg okoliczności, że... Jechałem po syna, tak? A jeżdżę, no prawie przez całą Warszawę. Jechałem po syna i no, spytałem powiedziałem, że będę i, e, i moja była żona mi odpisała, no tak, że, że już szedł i czeka, więc nagle pomyślałem sobie o rany co za zmiana, tak, Że jadę i jeszcze dostaję informację, że syn szedł i że już w ogóle czeka i tak dalej. E, więc było fajnie. Przyjechałem, no i dziwnym zbiegiem okoliczności, syn czekał 5 minut. Nie doczekał się, więc twierdził, że pójdzie z kolegą. No spóźniłem się te 5 minut, tak? Jakbym te 5 minut jeszcze wcześniej przyjechał, e, no to pewnie bym się z synem spotkał. I e, moja była żona, no dziwnym zbiegiem okoliczności, no poszedł gdzieś z kolegą, ale gdzie to nie wiem, może na boisko, może tu, może tu. Więc generalnie wyszło mi tak, że musiałbym chyba biegać po całym Ursynowie i szukać syna. Ale może był w domu, a może był w domu u kolegi nie wiem. I tych zbiegów okoliczności w tej alienacji jest bardzo dużo, tak? Są te dziwne zbiegi okoliczności, kiedy przyjeżdżacie po dziecko i dziwnym zbiegiem okoliczności akurat właśnie ma trening, albo dziwnym zbiegiem okoliczności właśnie przyszedł kolega i nie może wyjść, bo właśnie grają. Dziwnym zbiegiem okoliczności to jest to, co ja też miałem często, że przyjeżdżam no. Ale, ale syna nie ma, tak? No bo wyszedł z mamą na śniadanie do jakiejś takiej kafejki ursynowskiej, żeby, żeby sobie zjeść, tak? Więc też na, na pytanie moje, albo na taką konkluzję, albo stwierdzenie, no, że to jest mój dzień, wie o której godzinie, i zapowiadam się zawsze, że, 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 że przyjadę. No tak, no ale już był tak głodny, że, że już musieliśmy wejść, wyjść, tak? Dziwnym zbiegiem okoliczności było tak, że no, kiedyś było tak parę razy: wręcz że szedłem i mijali mnie samochodem razem ze swoim partnerem i z moim synem, chociaż akurat chyba mnie nie zauważyli. Tak? Więc ten zbieg okoliczności był zawsze na 2-3 minuty przed moim przyjściem, tak jakby wręcz chcieli zdążyć przed tym, zanim ja przyjdę. Więc tych zbiegów okoliczności jest dużo. Przypuszczam, że u was też jest dużo tych zbiegów okoliczności, tak? E, takim zbiegiem okoliczności, tak jak Andrzej przychodził odbierać swojego syna ze szkoły, i tam nie wiem, chyba było o 15, to dziwnym zbiegiem okoliczności zawsze w czwartki jego była żona, czyli jego jeszcze żona przychodzi i odbiera syna o 14, jedną lekcję wcześniej. Czyli Andrzej przychodzi i syna w szkole już nie ma. Zbieg okoliczności. W związku z tym te zbiegi okoliczności, te urodziny kolegów, które akurat są w te wasze weekendy, te zbiegi okoliczności, kiedy dziecko akurat się gorzej poczuło, ale za dwa dni już się czuje lepiej i może pójść do szkoły, a wczoraj jeszcze ganiało w piłkę, tak? Te zbiegi okoliczności, kiedy dziecko boli głowa, te zbiegi okoliczności, kiedy, no teraz pandemia rośnie i zakażenia rosną, tak? W związku z tym tego jest bardzo, bardzo dużo, tak? Moja pani. Od polskiego powiedziała kiedyś, że najlepsza jest improwizacja, tylko ważne, żeby była dobrze przygotowana, tak? I moim zdaniem te zbiegi i okoliczności one są bardzo dobrze przygotowane. Te zbiegi i okoliczności są przyszykowane. To jest cały, właśnie alienatorzy nie wiem oni poświęcają bardzo dużo energii na to, żeby dziecko nie spotkało się z rodzicem alienowanym, zamiast po prostu odpuścić, mieć wolny weekend, mieć wolny dzień, trochę z głowy, tak? Oni wręcz są w stanie poświęcić swój wolny czas, są w stanie poświęcić weekend, są w stanie poświęcić dużo czasu na organizowanie, na kombinowanie, na wymyślanie i na ustalanie grafiku tak, żeby po prostu tobie nie pasowało, tak? Rodzicowi alienowanemu, więc będą ustawiać te repetycje, tak? Będą te zajęcia pozalekcyjne. To spotkanie z koleżanką, bo koleżanka przyszła z dzieckiem, a to dziecko jest kolegą naszej córki, no i, e, no i oni muszą wyjść tak, bo oni się nie widzieli kilka miesięcy i akurat teraz, tak? W związku z tym takie argumenty typu, no ale to wiesz, że to jest mój dzień, i jeżeli dziecko było tak głodne i na śniadanie musiałeś z nim wyjść 5 minut przed tym, no to mogłaś poczekać 5 minut albo dać mu kanapkę i potem ja, ja bym go wziął, tak? Nie, już dziecko było tak głodne, już tak musiało, już się tak chciało jeść, że musieliśmy pojechać do restauracji, tak? E nie, no z tą koleżanką nie widziałam się pół roku i to tak naprawdę był jej jedyny wolny termin, kiedy mogliśmy się spotkać no to co, nie widział się z koleżanką pół roku i zabierać go teraz będziesz, tak, no to co, co mu powiesz, tak że co, że ty jesteś ważniejszy i, e, i dziecko będzie miało pretensje, tak, w związku z tym te zbiegi okoliczności są fantastycznie organizowane, tak jak ta improwizacja. Te zbiegi okoliczności one są tak przypadkowe, że, no, że w skali przypadkowości od 0 do 10 to oczywiście będzie zero, tak? To jest wszystko dobrze przemyślane, oczywiście, to jest wszystko dobrze zorganizowane. To jest wszystko jest włożone dużo energii i dużo pracy w to, żebyś ty się po prostu ze swoim dzieckiem nie spotkał, tak? Też zastanawiałem się kiedyś, czy, czy te dzieci nie są izolowane od tego, tak że porozmawiamy potem i tak dalej. Czy dzieci są w ogóle informowane o tym, że, że ty się chcesz z nimi spotkać? Czy dzieci są informowane, że tata dzwonił? Czy dzieci są informowane, że rozmawiałam z tatą, tata będzie dzwonić i chciałabym, żebyś porozmawiał? Tak? Ja oczywiście uzyskałem informacje, tak, że przekonywałam syna, żeby porozmawiał z tobą, chciałam, żeby wyjechał, no ale się nie udało i tak dalej. Czy to ma miejsce? Nie wiem, bo mnie przy tym nie ma, ale mm, alienatorzy bardzo skuteczni są w przekonywaniu dzieci do tego, co oni chcą uzyskać, tak? Więc jeżeli alienator ma gdzieś jechać, czy alienatorka ze swoim dzieckiem, a dziecko mówi, nie, ja tam nie chcę, bo ja chcę z kolegami jechać, to alienator znajdzie w sobie siłę, powie, nie, teraz są wakacje, spędzamy razem, z kolegami się spotkasz potem, tak? I tutaj potrafią, tutaj potrafią postawić sprawę jasno. Jeżeli chodzi o rodzica alienowanego, dziecko powie, nie, to jest po prostu miot na serca alienatora, o ile w ogóle on to dziecko mówi nie tylko po prostu alienator mówi za dziecko z tobą, w, w, w imieniu dziecka z tobą, tak? Dziecko może, ja wiem, w niektórych przypadkach może jest nawet tak, że te dzieci nie, nie wiedzą, że ten ojciec czy ta matka dobija e, się do nich, a jak do, dobija się, e, no to jest wtedy nęka, e, prześladuje, e, zwariował, już by sobie odpuścił, dałby spokój, tylko stresuje nas, e, chyba musimy go na policję podać e, i tak dalej, tak? W związku z tym... Uważam, że jest to, że, że te zbiegi okoliczności są fantastycznie zorganizowane, są fantastycznie przeprowadzane, mają scenariusz. Tak? Zbiegi okoliczności, o których słyszałem, to też takie, że rodzic się się umawia z mamą, że odbierze dziecko. O tym też chyba wspominałem w którymś filmie, że odbierze dziecko, nie wiem, z ulicy Krasińskiego. Podjeżdża po ulicę Krasińskiego, a mama wyszła z dzieckiem i stoi na ulicy Słowackiego z drugiej strony domu, tak? E, ojciec czeka, dziecko czeka, i tak czekają 15 minut. E, ojciec odjeżdża, bo dziecka nie ma, a mama wraca z dzieckiem i mówi: No widzisz, taki, tak, tak cię kocha, umawialiśmy się, wyszliśmy e, i co? I nie ma, tak? Taki kochający tatuś, tak? E, to jest też jedna z technik alienacji, gdzie po prostu dziecko alienowanemu się wymawia, że drugi rodzic tego dziecka nie, nie kocha. W związku z tym przypuszczam, że będę próbować oczywiście, natomiast sądzę, że z tym najmłodszym synem, no, ten weekend to jest kolejny weekend, który, w którym się po prostu nie, nie uda z nim spotkać. Pogoda jest ładna i taki ma być cały weekend, w związku z tym, kochani, życzę Wam dużo zdrowia, dużo siły. Dużo cierpliwości. Jeżeli wy macie jakieś zbiegi okoliczności, które chcielibyście opisać, to z chęcią, to z chęcią bym o nich posłuchał. Piszcie na mail, który, który jest w opisie do filmu, albo po prostu piszcie komentarze pod filmem. Tymczasem ja żegnam się z Wami i życzę Wam dużo cierpliwości, dużo miłości, szczególnie w stosunku do Waszych dzieci. Ee, życzę Wam dużo wytrwałości, szczególnie jeżeli dzieci będą Wam odmawiać, ee, i do następnego odcinka dziękuję. Pozdrawiam.